Realizacja oka przebiega w sposób wzorowy, nawet wyprzedzamy kalendarz, dzięki świetnej współpracy z bielską firmą, która wznosi ten budynek. I chcemy pierwszy etap, czyli otwarcie takie beta, przeprowadzić już we wrześniu tego roku, po czym chciałbym, żeby przeszły przez ten budynek grupy fokusowe, które odpowiedzą na ankiety i dadzą nam znać, co tam dobrze działa, a co działa trochę mniej dobrze. Po czym na początku grudnia chciałbym już otworzyć budynek dla szerokiej publiczności. Stoi budynek w stanie surowym. To jest odpowiedź na pytanie, co jest już zrobione. Tak? Pracujemy cały czas nad szczegółami dotyczącymi wystawy stałej z inną firmą, która to dla nas wykonuje, czyli firmą New Amsterdam. Także w momencie, kiedy budynek będzie ukończony już tak w 100%, pozwalając wejść tam kreatorom wystawy, a będzie to powiedzmy przełom czerwca i lipca, no, wysycimy ten budynek tą wiadomą treścią. Taką, która już pozostanie do odbioru bezpośredniego przez widzów, klientów odwiedzających oko.